samochodzie nie pojedziesz. Ty masz zakaz dalszej jazdy. O, o, o! Idzie jaki artysta? Popisuje się! Kurtka z McDonalda. Spokojnie, dam radę! Pomóż ci! Nie! Mało brakowało! Dobrze, że się odsunąłeś na bok! Co się z nią stało? Ale ona się przekręciła? Chyba tak. Czyli da się ją odkręcić i przesunąć? Jaki tam klucz? Biegi chodzą. Podejdź bratem klucem, że mają. Beton, miałeś mieć motor zrobiony. Zabrałby cię ze sobą. Jeszcze centymetr. Jedynka, zrusz trochę. Ruszę z dwójki. Ruszy, ruszy. 1 hour later. Kurde, zaraz pojedziemy, to 5 minut roboty z tą dźwignią. Już pojedziemy razem wszyscy. To jest to samo co Alfa Rady, te i te dupera? Do seryjnych ustawienia to trochę to tu nie jedzie. Alfa Rady to trzeba kurwa go. Tylko to tak idzie jak powalone, tylko że... No trzeba na gładko zrobić. Coś to się mogę się dać przyjechać po ulicy. To dawaj jadę. Na to czekałem aż mi powie. To jak chcesz to możesz jechać i przejechać. Dobra. Zaraz będą w internetach, kurwa. X Moto z Krzysia objeżdża KTM-a 4,5. O kurwa, wyjebało korba. Kto jedzie środkiem? Zapomniałem, że tu nie ma czwórki i piątki. Chłopcze ciul. W tym numerie wszystko do a ten dźwiga na gumę normalnie. A ty miałeś oryginalną, czy miałeś zestaw naprawczy? Nie wiem. Bo może da się jeszcze to... Nie, nie da się. A to wszystko? A będziesz tak robił. Kombinerki tu. Ej, daj kombinerki, troszeczkę złapię. Albo migomatem pospawamy. Dobra, masz oddaję, bo... Ale ona będzie? Będzie od Simpsona, czemu nie? No fajnie jedzie, ale... Ciężko, ciężko się przyzwyczaić, że... Ciężko to na gumę wyrwać. Ta pierdolna! No właśnie. A, sprawdzam komu... O, ten to ma zrobione dopiero. Gościu, przecież taka klamka kosztuje 10 zł. Gościu, to nie było tam. 5 minutes later. Nic nie widział. On zajęty KTM. Tak, setka może. Nie wiem, pubaku. Cześć. Ty dobra, bo idzie, idzie, chowaj, chowaj. Chowaj, bo idzie. 5 minutes later. No więc tak, sytuacja na teraz wygląda tak, że skład nam się pomniejszył o 3 osoby. Kurde, jako jedyny chyba jadę MRF-em za nimi. Ale dobra, jakoś dam radę. Lecimy. Dobry świt.
Jest grubo. 5 minutes later. Powtórka z rozrywki. Ja go wydrę na tą stronę może i przejadę tu bokiem. Drodzy widzowie, to sytuacja wyglądała tutaj tak, że kończyły mi się klocki hamulcowe, na skutek czego po prostu zapiekł mi się zacisk na tarczy. Musiałem poczekać, aż się to wszystko wytrze, wiadomo, od temperatury tarcza się rozgrzewa i zapieka jeszcze bardziej. Także co jakiś czas musiałem się po prostu zatrzymywać i tą tarczę chłodzić. Na szczęście było czym. Także widzowie, to by było na tyle w tym odcinku, pośmigaliśmy sobie. Oczywiście nie obyło się bez problemów, ja nie mam hamulca z tyłu, jak zahamuję raz, to klocki trzymają. Więc jadę bez hebla, jakoś do domu mam nadzieję, że dojadę.